tym, że pokonaliście jednego z smoczych jeźdźców. W sensie oryginalnych smoczych jeźdźców. Tak. Jak to Maverick ładnie określił, który popełnił samobójstwo o was? Znaczy ja to pamiętam trochę inaczej. Ja pamiętam, że to coś było, że Wiana chciała się zwierzyć z wyżalić do tej traumatycznej przeszłości, żebyśmy ją pocieszyli, na co 3/4 teamu poszło robić coś innego i wdało się w jakąś bójkę. Ja to wysłuchałem, ale nie byłem psychicznie gotowy cokolwiek z tym zrobić. Znaczy, połowa teamu poszła w połowie gadki? Widać sobie poszedł po stronie z gadki. Nie, plus bogactwa. Jeszcze się zawróciłem chłopaka, żeby kurwa cokolwiek miała. To się stało. Tego nie widziałam. No dobra. Z tego co kojarzę, to na samym końcu Wiana zadała ostatni cios, po czym ziomek umarł, nie? Z grubsza tak. Więc lutujecie ciało? A ja mocno oberwałam. Szukamy najbliższego tego. Szukamy najbliższego nekromanty. No nie wiem, wypadałoby to jakoś pogrzebać czy coś. Ja bym chciała zrobić jedną rzecz i sobie pójdę. W ogóle jak to wygląda? My stoimy na jakiejś na wyspie? Bo w sumie nie pamiętam, na czym Bernard wylądował. Tak, ogólnie rzecz biorąc jesteście na jeszcze bardziej rozbitych niż były wcześniej w fragmentach wysepki. Aha. Dobra, to ja bym chciała, jak już oni skończyli tą gadkę, ten ziomek tam wyraźnie odleciał. W sensie prawdopodobnie umarł. Prawdopodobnie tak. Ja szukam wzrokiem Vidala. Gdzie jest Vidal? Nie wiem, gdzie jest Vidal. Wiesz co, mogłem wylądować gdzieś tak obok i po prostu opieram się o gryfa, głowa spuszczona, kapelusz nisko na oczy i się trzymam. Jakieś szmaty czy coś przykładam sobie do rannego tego barku. Bym mnie pchnął wcześniej, więc... Mhm. Niedaleko mnie, nie? Tak, jesteś w zasięgu głosu? Tak, może być. Dobra. To ja sięgam sobie pod gorset? No, wyciągam ten klejnot i taka rozczęsiona... Wyciągam go w twoją stronę. Upuszczam. Mówię głośno Vidalu Lasoberbia. Wyrzekam się ciebie. Ściągam płaszcz, też go opuszczam. Nie jesteś już moim bratem. I nie chcę mieć wspólnego. Tak, odwracam się i chcę odejść. W sensie chcę odfrunąć w stronę statku. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, ale idę na statek, którym kierujesz. Spierdalaj, sama go wypatrzyłam. Słucham? Tam też jest Fafik. A, jeśli po Fafika, to... Wiele lat... Kiera tak patrzy, mruga, a tej to co? Kiera to krwawi. Chaba. To... Ale jest coś przydomna, więc możesz mówić. A tej to co? Nic. Fawius nie odpowiadał sobie. Nie, jest tak, nie? Że nie zasłużyłem. To czujemy coś z Vidalem? Na przykład pęka to nasze połączenie? Nie, dlaczego? Mogłoby. No. Aż tak łatwo się go nie pozbędziesz. No nic, ja taka rozczęsiona odchodzę i odlatuję. I ignoruję wszystkie zaczepki. Aha. Nie wiem, jeszcze to mogłem powiedzieć, tylko powodzenia. I tyle, ale... po prostu zaciskam zęby i... Flavius za bardzo nie zareagował, tylko trzymając to strzelające energią jajo smoka. W takim wyrazem szoku patrzy się nadal na te ciała rycerza i jego smoka.
No to ja nawet, mimo że jakaś część jego umysłu czuje ból, to raczej nie na razie jest za bardzo... To wszystko znowu go troszeczkę za bardzo zaczyna przerastać emocjonalnie, żeby zwracał uwagę na to, że go w sumie trochę prąd poraził i ma poparzenia na części ciała. Tak po chwili mrugam, zaczynam się oglądać. Nie wiem, co powiedzieć. Co teraz? Liv wzdycha. Może ją przeproście? Ode mnie nie oczekuję przeprosin. Liv może zauważyć, że Frost tak mruga i dopiero teraz jakby do niego dochodzi, że rejestruje, że Viana gdzieś poszła? Albo przeskakuje między wysepkami. Tak, gdzieś ją powiedzmy widzę w tle. I mam taki, znaczy widać na twarzy, że robi się, że oj, co ja zrobiłem? Taka wewnętrzna realizacja, że zjebał i że w sumie ślepo słuchał się nalegających duchów. Po czym... Tak, trochę tak trzęsącymi się rękoma, jak nadal trzymając to jajo, patrzę między Liv, potem gdzieś w dal na Vianę, która jest z każdym pewnie chwilą bliżej statku, po czym na ciała. Nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Mogę pomóc ci pochować z godnością. I to brzmi strasznie, że tak powiem, słabo w ustach Flaviusa, ale po prostu widać, że jest za dużo. Tu jest. To ku. Dobra. Flavius... Słyszysz przez moment głos Garudy tłumaczącą się, że musieliśmy wypełnić ostatnie życzenie Gavina. Lepszego momentu nie mogliście sobie wybrać z takim jedną łzą spływającą po oku. I wydaje mi się, że mówię to wewnętrznie, ale mówię to też na głos. Liv przytula Flaviusa i mówi mało kto chce, by się działo tak, jak się często dzieje, ale ważne jest, co zrobisz teraz. Spróbuję to naprawić, ale nie wiem, nie będę wspominał tego miejsca, ale dobra.
To było... Potrzebujemy czasu, żeby ochłonąć i wyleczyć rany. Tak, zerkam lekko w dół na, powiedzmy, nie wiem, na część ramienia mam trochę przypaloną. Potem zauważam, że Tiera chyba tam maksymalne konsekwencje dostała, w sensie to jest severe. No. To patrzę na Tierę z takimi rozszerzającymi się oczami. Spokojnie, nic mi nie jest. Trochę kręci ci się w głowie. Tak, tylko mi się trochę kręci w głowie, zaraz tylko wstaję tak. Staram się jakoś stabilizować. Znaczy, nie jest umierająca, ale widzisz, że ma rany równie poważne, jeżeli nie gorsze, niż po spotkaniu z tamtymi dwoma rycerzami. No, a ja mam swojego stunta na kulturnie z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Też nie wiem. Odnowy tych punktów nie było, gdzieś użyłem na początku. No tak. Szczerze nie pamiętam. Ostatni raz pamiętam, że użyłeś tego na tą, na Melisandrę w czasie walki z Diablosem. Możliwe, że używałem na któregoś z tych kolesi, co uratowaliśmy z tą. No, na coś pewnie poszło, tak czy siak. Jeżeli chcesz, możesz rzucić na, zależnie od dopisu, careful albo clever. Normalnie mam czas, więc powoli ostrożnie ten zajmuje się metodycznym oczyszczaniem jej ran, nastawianiem, no, kości stawów. Jest taka dłuższa chwila i tak, dzięki, Liv. Nie wiem, scenka jak Liv, ten, siedzi Cejza, ten, jedna opadła jej kolana. Te. No ja, dobra, nie wydaje się zbyt szczęśliwa, że ją ratuje. Rzuć przeciwko poziomowi trudności 4. Jeżeli to jest overcome, to ma plus 2. Okej. No dobra. To powiem, że to wystarcza, że jak Tiera będzie mogła jeszcze trochę odpocząć, to zniknie jej moderate consequences. Ale Sevier zostaną? Sevier zostają do levelu. Chyba, że Maverick będzie miał swojego stuntu do zajmowania konsekwencji. No jeszcze u mnie zeszło w ogóle, więc. Dobra. Vidal. Merlin wylądował koło ciebie, trochę zorientowany. Ja na nim wylądowałem, ja się mówiłem, że opieram się o niego. Okej, okay. Czyli cały czas siedzisz, stoisz koło niego? Nie, stoję, jestem ranny, to moje krew i po prostu opieram się ciężko obok gryfa. Okej, okay. Głowa spuszczona i... Widzisz, że jest zaniepokojony, zaczyna cię trącać dziobem? Wiesz co, tak... Tak po prostu biję zwiednie, go zaczynam głaskać po pyszku. Mhm. I... Co tam, stary? To nie był dobry dzień, nie? On wydaje lekki taki skrzyczący odgłos. Jakby próbował ci odpowiadać. Co ja mam teraz zrobić? Z jednej strony
Nie chcę, żeby odlatywała, nas zostawiła. Ale z drugiej nie mam prawa niczego od niej wymagać. Ale to po prostu, kurwa, boli. Dlaczego? Próbuję zabrać słowa, ale po prostu bardziej łkami. Niż jakieś wiele dłuższe te. Niż jakieś dłuższe przemowy, nic takiego. Ale po prostu. Na ziemię pod moimi stopami padają łzy. Dodam, że reszta drużyny co do Bernarda może zauważyć, że gdzieś po drodze wezwał swojego smoka i teraz też odlatuje w kierunku statku, ale zachowując dystans do wiany. A jej to co? Tu się Wiana, znaczy Tiera pyta, tak serio się pyta. Wiano. Fultiero. Po prostu z mojej przeze mnie miała. Kiedy zwierzyła się na ostatnie... swojego najgorszego sekretu. Tak. Najgorszych sekretów. Wolałem ślepo słuchać duchów i wpakować się w te kłopoty, które zresztą w ciebie też wpakowałem, za co przepraszam. Ale... Nie, dowiedzieliśmy się waszych rzeczy, więc... Nie, a ona nie, no cóż. Co ona, no cóż. Ona ma pełni prawo robić to, co teraz zrobiła. No to nie powinieneś za nią iść, jesteś jej bratem. Może właśnie dlatego za nią nie pójdę. Nie wiem. Posłuchaj, co ja w pobliżu jej nie robię? Krzywdzę ją. Uciekłem z domu, stała się tragedia. Wróciłem do domu, stała się tragedia. Ale to akurat nie miało nic wspólnego z tobą. Miało. Co niby? Smok? Spadający znikąd? Nie. Walczyłem z ojcem i stanęła w mojej obronie. A nie kontrolowała wtedy jeszcze swoich mocy. Ach, Rozumiem. Czy nie rozumiem? Trudno mi coś takiego zrozumieć. Chwila ciszy. To właśnie, ale... To... To... Posłuchaj, ja mam na barkach ciężar zarówno osób, które przez moją nieobecność i to, że mnie tam nie było, zginęły. To, że ja się pojawiłem, zginęły. Bo zrób coś, co zróbmy z tym zamiast jej ojczeć. Sama słyszałaś. Wyrzeka się mnie. Co mam zrobić? Iść za nią? To przecież oczywiste. Nie wyrzekałaby ci się, gdzie ci się, gdyby jej nie zależało. Zależało i w tym momencie... Ja się bardziej nie potrafiłem zebrać w sobie i zrobiłem, co umiem najlepiej i ją zostawiłem. I co teraz mam za nią lecieć? Że ojeju, przepraszam, doszedłem do siebie? No co, będziesz tak lepiej tutaj taniej i nie robię nic i ojczenie, że buchu, wszystko twoja wina? Bo istnieje. To nie jest ojczenie, to jest stwierdzenie faktów. Cała rodzina jest przeklęta od początku. Nie wierzę, że to jest przeklęta? Nie sądzę.
Liv się tak przysłuchuje tej kłótni. Jedyna osoba w tej rodzinie, która sobie dobrze radzi, to jest brat Kowal, którego nie było w naszym życiu. Przez no całe życie. To może bardziej wina, nie wiem, twojego ojca niż ciebie. Nawet jeśli to jest jego wina, to jest także moja. To ja ją zostawiłem. Dobra, obwiniaj się, ile tam chcesz, proszę. Liv, na to... My mamy jakieś rzeczy do zrobienia. Wydaje mi się, iż Janę bardziej boli, że nadal boisz się wrócić. Słucham. Tak zamrugałem i totalnie zdziwiony się obrazem w ogólnym kierunku. W kierunku Liv. Liv. Uciekłeś wiele lat temu. Czego uciekasz? I nadal uciekasz. Po prostu teraz przez chwilę biegłeś obok niej. Na panią Hałę nigdy nie sądziłam, że się będę z tą zgadzać. Nie sądziałam wiosce, że będę się z tą gadać. Liv. Ale mała złodziejka dobrze gada. Żeby nie bić, nie chcę tego przeciągać, ale był krótki moment w trakcie tej walki, jak przez Flaviusa nawiązałem z nią kontakt. Cokolwiek powiem, to i tak tego nie zmieni. Nie zmieni tego, co zrobiłem. I tego, czego nie zrobiłem. Co ja mam teraz zrobić? Być lepszy teraz? Więc nie mów. Bądź. Ja tak patrzę na Liv, mruga. Naprawdę, dlaczego ty się nie mogłaś zająć czymś lepszym od kradzenia? Liv, jestem dobrą złodziejką. No, nie zaprzeczę, ale to, co mówisz, jest mądre. Nie wiem, mogłabyś być... Nie wiem, nauczycielką albo kimś. Nie, jestem za mała na nauczycielkę, ale kiedyś. Albo, nie wiem, jakąś... Nie wiem, driady mają jakiś... Taka cisza... starszych wioski? Sołtysów? Liv się wyraźnie krzywi na wspomnienie o obowiązkach. Dobra, w międzyczasie jak oni jeszcze gadają, to ja po prostu mówię takie typowe wiedźminowe kurwa, biorę ten naszyjnik i płaszcz i po prostu jeszcze nie wiedzieliście, żebym tak szybko wystartował na tym, na Merlinie. Jest taki bzium. Wiana, ty tymczasem dotarłaś na okręt. Znaczy chciałam zacząć ogarniać tych byłych niewolników. No tych ziomeczków, których uratowałyśmy z Liv, nie? Przypominam, że oni tam zostali razem ze związanymi niewolnikami czy kobosami. Obiecałyśmy, że ich zawieziemy do wioski. O czym być może wszyscy zapomnieli. Mhm. Ale no... Nie, ja tak po drodze się uspokajam, wycieram twarz, żeby nie wyglądać jak sto nieszczęść, splatam do niej włosy i z taką totalnie wyrachowaną, zimną twarzą idę do nich i... Tak, widzisz, że wszyscy są zaniepokojeni albo wręcz przerażeni, ponieważ słyszeli wybuchy i tak dalej. Nic im nie tłumaczę. Totalnie...
nie mają we mnie żadnego wsparcia emocjonalnego. Tu jest statek, tam się proszę ustawić. To oni mają te cztery zwierzęta, które technicznie rzecz biorąc zajebaliście łowcom najemników. Tak, ale co do tego ja, że mówię, że są zbyt słabi, zmęczeni. Znaczy prawdopodobnie, żeby samemu dotrzeć z powrotem, to tak. No, więc ja rozumiem, że czekobosy wsadamy do hangaru. Nie zmieścicie tego wszystkiego. No to będą leciały za nami na sznurku. Dobra. No generalnie mówiłem co i jak, a potem... w sumie to chciałam iść do Eli. Mhm. To jak wracasz na statek, to widzisz, że Ela... Nie wiem, u kogo szumi. No i przepraszam. Jakby, przepraszam, odlatywał ktoś. No jakby Bryl siedział na autostradzie. Albo odlatywał do, prawda, Majwku Lidwi. Skał, Elkom tu. Dobra. No, tak czy siak widzisz, że Ela też stoi przy burcie, wypatrując was. Jak widzisz, że zbliżasz się do okrętu, to też zaczyna od razu pytania, co tam się stało. Wiana, jesteś cała? Czy reszta jest cała? Gdzie jest reszta? Mam nadzieję, że wszyscy żyją. Ja przemilczam tę falę pytań. Mhm. Tak stoję przed nią, patrzę na siebie. Wiana, co się stało? Ela, czy po tym, co widziałaś, dalej chcesz, żebym wam towarzyszyła w podróży? Bo ona to widziała, nie? Ja tam widziałam. Tak, 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 tak. Ona przez chwilę mruga oczami i... Głośno wypuszcza powietrze, po czym mówi, że chyba powinniśmy poważnie porozmawiać. Wzruszam ramionami. Słyszysz, że Melisandre się wygrzebała ze swojego łóżka, gdzie odpoczywała po wydarzeniach z Diablosem. I mówi, że też chciałaby uczestniczyć w tej rozmowie. Bo no coś... Patrzę, ja coraz bardziej wygląda, jakbym miała taki wielki kamień na plecach. Chcecie garby się patrzę w ziemię i takie się czuję przygnieciona. Tak, więc tak obie cię tak trochę z dwóch stron obejmują, zaczynają powoli, lekko popychając, prowadzić w kierunku kajut i mówią spokojnie dziecko, wszystko będzie dobrze. Dobra, idę bardzo niechętnie i trochę jak zwierzę w pułapkę. I widzę, że jestem bardzo spłoszona, ale no daje się popychać z tym. Tak, mniej więcej też w tym momencie do okrętu dolatuje Bernard. Przez chwilę ocenia scenę, po czym mówi kapłanko Melisandre, powinniśmy porozmawiać o ważnej kwestii. Do co ona kręci oczami, odpowiada, gdzie teraz, rycerzu? Po prostu zajmij się czymś innym. Idź głupi gdzie indziej. Dokładnie. Ja nawet na niego nie patrzę. Nie. O, nie. Okej, okay, no to sadzają cię w kajucie. Obie z poważnymi minami siadają naprzeciwko ciebie. A się patrzy sobie stopy. Tak, domyślam się. Ela pyta jako pierwsza. Czy mogłabyś po prostu jeszcze raz powiedzieć, co właściwie się wydarzyło na waszej wyspie? Bo... z jednej strony dałaś ładny pokaz świateł, a z drugiej strony tak lekko kręci głową. Może łatwiej będzie ci, jeżeli po prostu to wszystko powiesz. Nie, zaciskam oczy i kręcę gwałtownie głową. I tak widać, że się bardzo powstrzymuję, żeby nie zacząć płakać znowu. Mhm. No dobrze, to
Ela siada koło ciebie, obejmuje, po prostu cię obejmuje. Jedną ręką cię obejmuje, drugą ściska na twojej dłoni. O, tak robię, to ja wybucham tym płaczem i przez to łkanie tak wydukuję, że ja ich zamordowałam. Ich oboje. I teraz tego też. No dobrze, to Ela ściska cię mocniej, mówi, że nie jesteś potworem. Melisandre jej wtóruje, dodaje, że widziała potwory w życiu. Żaden nigdy nie płakał po tym, co zrobił. Na nią z jakimś zimnym spojrzeniem. A jak długo obcowałaś z tymi potworami, żeby móc stwierdzić, że nie płakał? Wiesz co, Melisandre tak przez chwilę się zastanawia, po czym powoli się podnosi, mówi, może nie jestem najlepszą osobą, żeby być tu teraz. A po czym zdisowałam? Troszkę tak. Po pierwsze kościół, a po drugie diablos. Wygląda na to, że nie jesteśmy tak różni, siostrzyczko. Jeśli chodzi o bycie nieczułymi draniami tam w klubie. Ale wiem, no jest bardzo, przecież Halu nie płakała w ogóle po żadnych tym morderstw. Aż do teraz. Dobra, to... Ona, tak, Melisandre tak idąc do drzwi jeszcze mówi, chciałabym tylko wiedzieć, dlaczego tak bardzo nienawidzisz mnie i kościoła. Dobra. Wstaję i zaczynam krzyczeć jej prosto w twarz, że... Aha, bo jej nie było tam. Dobra, to jej wykrzykuję po prostu w twarz, że to kościół. Jak powiedzieć, zepsuł, nie zepsuł? Co oni zrobili mamie? Zjebali? Nie, czekaj. Nie, chciałem powiedzieć, sprowokował mnie. Sfundamentalizował? Wiem, to przez kościół moja matka zrobiła to, co zrobiła. I powołując się na imię pani, była gotowa mnie zamordować. To... Melisandre tak się zatrzymuje w drzwiach, jakby nie do końca wiedząc, co zrobić. Wiesz co? Nie umiem tego ubrać w ładne słowa, bo twierdzę, że Melisandre ma dość dyplomacji, żeby to ubrać w ładne słowa, ale może powiedzieć coś w rodzaju, że w pewnym sensie rozumie, co czujesz, bo jej matka też jest kościelną fundamentalistką. Nie, rzeczywiście. Tak, głową w wianę jest taka lampka, nie? A w sumie. Dobra, to przestaję patrzeć na nią z furią. Po prostu się odwracam i siadam koło Eli.
kładę jej głowę na ramieniu i po prostu płaczę tak sobie cichutko. Mhm. Dobra, to jest mniej więcej ten moment, kiedy Vidal dolatuje na statek. A widzisz, że Fafik jest nadal przywiązany do burty i wygląda na to, jakby lekkim niepokojem robi kółka nad okrętem? Co by wskazywało na to, że Viana jeszcze się nie ewakuowała? Co robisz? Halo, Brylu, wyciszyłeś się. Więc nie, odciszyłem się. Wiesz co, łatwiej tu było przelecieć. To było najprostsze z części. Ale patrzę na... Pierwsza rzecz, którą robię, to patrzę na Merlina i mu mówię, żeby leciał do reszty. Jak nie będę miał pokusy odlecenia, to pójdzie lepiej. Okej. Okay. To robi kakao! I rozpościera skrzydła, żeby wrócić tam, skąd przyleciałeś. Dobra, idę do swojej kajuty, może tam jest, może tam jakieś rzeczy zabiera. Patrzę na górze, po pokładzie patrzę po jakichś bocznych schowkach, patrzę, czy w spiżarce zbiera materiały, zapasy czy coś. No to po jak prostu... się zakręcisz po okręcie, widzisz Melisandrę wychodzącą z jednej z kajut. Jak... ma opuszczoną głowę, ale jak słyszy twoje kroki, to podrywają. I patrzy na ciebie nieco zaskoczona. Tak rzucę. Nie sądziłam, że będziesz miał odwagę się tu pojawić. Co nie jest, co pokazuje ten, pokazuje jej drżącą rękę. Nie wiem, ja jakoś nie czuję się w tym momencie specjalnie odważny. Wiesz co, to ona tak podchodzi do ciebie, kładzie ci rękę na ramieniu, ściska lekko twoje ramię i mówi, że... więzi między ludźmi rzadko kiedy są tak bardzo zniszczone, żeby nie dało się ich naprawić. Patrz, to nie jest jeden z tych przypadków. I ci się przekonaj. Miałem przez chwilę, jak to wiecie, na taką krótką myśl. Przepraszam. Że może... To byłoby i lepiej, jakbym pozwolił jej odlecieć i nie miałaby z tym wszystkim do czynienia. To chyba byłoby pierwsza dobra rzecz w życiu, jaką dla niej zrobiłem. Ona przez chwilę tak patrzy ci w oczy, po czym odpowiada: tak, może rzeczywiście tak by było. Po czym dodaje, że zastanawiała się długo nad tym, co wie na temat tego znamienia chaosu. Na podstawie tego, o tym, co powiedziała tam przeoryca. I mówi, że to wszystko, co się wydarzyło na waszej domowej wyspie, może być w pewnym sensie twoją winą, bo to twoje znamie doprowadziło do tych wydarzeń, ale jeżeli przeoryca ma rację, jeżeli jest dokładnie odwrotnie i znamie ciągnie was w kierunku miejsc, w których jesteście potrzebni, to cóż, być może byłeś zawsze tam dokładnie, gdzie powinieneś był być. Ach.
Patrząc na to, co się stało, trochę ciężko mi w tym momencie. Trochę ciężko się zgodzić. Ale z drugiej strony, może byłoby łatwiej uwierzyć, że jest jakiś większy plan, który by nadał tę. Ja wierzę, że pani porządku ma w tym wszystkim rolę dla mnie. Tak samo jak pani chaosu ma rolę dla was. Że to wszystko prowadzi do czegoś większego? Większego niż każdy z nas oddzielnie? I co najważniejsze, to jak powiedziałem, gdy pierwszy raz się spotkaliśmy, z całej waszej drużyny Viana nie ma znamienia, ale kręci lekko głową. Jest twoją siostrą, jest, jeśli wierzyć Flaviusowi i temu, co ja czasami dostrzegam w waszych aurach, jesteście w jakiś sposób związani jakby niewidzialną nicią, której nic nie jest w stanie rozerwać. Więc tak długo jak oboje żyjecie, wasze losy będą w jakiś sposób splecione. Twoją decyzję, znaczy od tego, co zrobisz teraz, zależy, czy no, jak to powiedzieć, na jakich warunkach to będzie się rozgrywało. Jeśli jest tak, jak mówisz, to jeśli nic nie zrobię, to będzie odpowiadało ucieczce. Podchodzę do tamtych drzwi i kładę rękę na klamce. Okej. Okay. Ostatnio sobie obiecałem, że tego nie będę robił. Okej. Okay. Dobra, Tiera, Flavius, Liv, co wy robicie? Jak idzie mi stabilizowanie tej Tiery? Znaczy Tiera, tak jak powiedziałem, już nie krwawi z większości otworów? Znaczy nadprogramowych otworów, które miała w ciele? Ogólnie jest w stanie wstać i jako tako funkcjonować. No i jak będzie miała więcej czasu na odpoczynek, to część konsekwencji jej zniknie. Więc prawie że guda z nią. Miło. Okej, okay, więc Liv do Tiery, pomożesz Flaviusowi pochować tych łowców niewolników, czy... Oczywiście. Okej. Więc wstaję. Czy jestem w stanie ten swój łuk poszerzyć tak, żeby stał się bardzo szeroki i sztywny? Szeroki od spodu, a teraz spróbować zrobić z niego coś, czym dałoby się trochę, nie wiem, ziemię odgarniać. Nie wiem. Stwierdzam, że zepsujesz go nieodwracalnie, jeżeli w ten sposób go zmienisz. Okej, tak był robiony na szybko. Okej. Okay. I tak obok leży fajniejszy łuk, nie? A kupię do go. Dobrze, więc robię z niego identycznie narzędzie. To można było użyć do wykopania, nie wiem, jakie to są bardziej warunki, czy to bardziej będzie kopanie dołu, czy bardziej zrobienie jakiegoś kopca. Ja zabieram, chyba jednak mi by trochę lepiej szło kopanie. Co to też... Zbieram rzeczy.
No i to też właśnie podaje to narzędzie Tierza. Jak jest na siłach oczywiście. Z takim bólem, ale zabieram się do roboty. No okej. Okay. Flavius, co ty w tym czasie robisz? Nie jest tak, że nie mógłbyś wezwać Tytana i nie rozwiązać tego problemu. No wspominałem parę razy, że to co robię, no to właśnie pomagam w chowaniu ciał, żeby dać im jakiś ostateczny odpoczynek. I to sobie nawet pasowało, że przez spory czas był w takim szoku, że nawet nie pomyślał. Znaczy nie, jest taki moment, że przez drugi czas nie myślał, żeby wykorzystać moce, potem może, ale ma taki, jak o tym myśli, to ma takie wewnętrzną gulę żółci na myśl, żeby ich, że tak powiem, przyzwać, więc robi to swoimi rękoma. W sensie pomaga Tierze, nie wykorzystując swoich mocy. Okej. Okay. Oczywiście gdzieś tam przy okazji odkładam jajo smoka na bok, ale mając je na widoku, żeby go nie zgubić. Mhm. Jak wszystko skończymy, no to biorę jak najbardziej je ze sobą i cóż, będę zanosił je do swojej kajuty. Mhm. Że nawet pół mojej komórki mózgowej będzie zainteresowane, czy w jakiś sposób nasza jaszczurko dziewczyna. To za chwilę, jak wrócisz na statek, to powiem, jak reaguje. Zareaguje. Bo mam konkretny pomysł, jak zareaguje. Tak, właśnie wiedziałem, że coś powinno być. Jak wasza jaszczurka zareaguje. No dobra. To za jakiś czas bym zajmie to kopanie. W końcu tworzycie właśnie w mniejszym stopniu rzeczywiście grób, a bardziej taki kurhan obłożony zebranymi kamieniami wokół dwóch nieruchomych sylwetek. Flavius, nawet po takim czasie wyczuwasz wciąż energię bijącą od nich? Powoli zanikającą i dogasającą, ale nadal obecną? Ale zakładam, że... Znaczy, że ciało jest... Dobra, Flavius sobie tak... Nie wygląda jakby jeszcze byli żywi, bardziej wygląda jakby byli tak potężni, że moc, którą w sobie mieli, jeszcze nadal wycieka. Tak, no to właśnie znany taki moment paniki, a potem internalizacja, że... A, czyli to jeszcze trwa gdzieś ta moc się ulatnia. Może do jakiejś reinkarnacji. Ojojoj, czemu? Jest trochę niezadowolony, bo nie chce mu się samemu leżeć, a ja sprzątam, więc... Dobrze, idę przytulić maluszka. Okej, okay, to w takim razie, żeby zachować sensowne w czasie rozmieszczenie was, temporalne, że tak powiem, to wróćmy do Wiany i Widala. A skończyłeś? Co skończyłem? Ci go? Nie. Dobrze, przecież nie. Robię rzeczy. A dobrze, to idę go zanieść i przytulić to szybko. No, Wiana, znaczy tak, Widal powoli, delikatnie, ostrożnie otwiera drzwi. Ojej. To nie jest głodny. Aha, w międzyczasie maluszek zgłodniał, świetnie.
Kochanie stanowczo zgłodniał. No. Dobra, mi gorąco. Mhm. Te ubiorę. Ojej, już, maleństwo, już. Wow, ja wiem, wow. Dobra, Wiana, Widal, jesteście tam? Tak. Dobra, Widal, otwierasz powoli drzwi. Ja siedzę wtulona w Elę z podwiniętymi nogami? Że kolana mam pod brodą. Tak, rozumiem. Okej, zostawiam wam scenę chyba. Bo Ela jak patrzy na Widala, to nic nie mówi, ale w jej twarzy widać mieszankę niechęci i powątpiewania. Ja ją trzymam kurczowo, jakby chciała przypadkiem spróbować wyjść. Dobra. I nie patrzę się na Widala. Patrzę się na twoje stopy, które są blisko. Biorę jakiś stołek czy krzesło, które gdzieś w pokoju leży i stoi mnie tak w miarę blisko, ale też no po prostu w miarę blisko do Wiany, to i siadam na nim i chowam głowę w dłoniach i jak powiedziałeś tamte, jak pokazałeś, co się wydarzyło, leciałem, bo myślałem, że ostatnią rzeczą, jaką potrzebowałeś, byłem ja. Bardziej dwa. Tym bardziej, że to wszystko. Że to przeze mnie to wszystko było. I myślę, że nawet jeśli. Że w tym momencie, gdy do ciebie podejdę, to się po prostu tam skrzywdzę. I nie jesteś niczym, co twierdziłeś wtedy. Jeśli już, to ja jestem osobą, na której ciąży to całe znamie, które to wszystko rozbija, więc ale rozumiem cię. Przepraszam i wiem, że to, że chcę to naprawić, to może być za późno. Za późno lata, ale wciąż chcę być lepszy niż bywam. I nie mówię tu o żadnych, nie wiem,
może lepszy kapitan, lepszy w statku, lepszy kurwa w czymkolwiek. Chcę być lepszym bratem po prostu. Znaczy nawet nie lepszym, chcę być bratem, którego którego cię zabrałem. Ty tak bardzo cicho w swoje kolana mówię, ja nie mam brata. Czy raczej nie jesteś moim bratem, bo weźmy pod uwagę jeszcze tego drugiego, jak mu tam było. Waliana? No. A niby co, dlaczego? Bo przez... Całą tą drogę i ty... Okej, mogło to być równie dobrze, że po prostu się zdarzyło, że biegliśmy w jedną stronę. Ale mam wrażenie, że i tak już się zacząłem poprawiać, a chwilę... Rozumiem. Nie byłem w tym momencie, jak wyznałaś, nie potrafiłem temu się stawić. Ale chyba... Niczemu nie potrafisz się stawić. Jedyne, co potrafisz, to uciekać. Tak! Tak, no, a co miałem teraz zrobić? Przecież ci powiedziałem na samym początku, jak ledwo wszedłem. Jakbyś był moim bratem, to byś wiedział, co masz zrobić. Dobra, jak Wiana to powiedziała, to po prostu wstaję z tego fotela i próbuję ją przytulić. Dobra, nie opieram się. To jest raczej lalka mode. To się nie oddaję przytulasa, raczej się wtulam bardziej w Elę. Powinienem był być w tym momencie i wtedy 3 lata temu i nie powinienem cię narażać na to wszystko, co się spotkało. Ani teraz, ani co w trakcie podróży. I myślami wracam do tych wszystkich tego wszystkiego narażania się, bo chciałem się popisać, albo bo dałem się wciągnąć w jakieś napady na balu, albo bo wciągnąłem nas w wojnę gangów. To... Powinienem stać z boku i stać obok. Jak przyjdzie potrzeba, stać przed tobą, a nie za tobą. Przepraszam, Wianka. Dobra. To mnie łamie, przytulam się. I płaczę ci w rękaw, nie powinieneś mnie nigdy zostawiać. Nigdy. A potem zaczynam się bić, ale i tak jesteś samolubnym dupkiem gnojem, myślisz tylko o sobie. Doskonały komentarz. Winny jak oskarżony. No ale możemy to się zmieni. Po prostu mnie więcej nie zostawiaj. Czy Paul już robi notatki? No to kiedy to też zostawi Wianę? Już widzę na sesji. Idą zakłady, nie? Dobra. W zasadzie to zastanawiam się, znaczy inaczej, Ela tak delikatnie puka w ramię Wiarę i zostawić was samych na chwilę? No przytakuję. Z czego to bawi? No, ale będziecie już teraz okej? Może mu nie zrobię krzywdy. Może nie zasłużę na krzywdę. Nawet nie zdążysz mrugnąć. Ech.
No dobra, to Ela wychodzi z pomieszczenia. Jeśli chcecie jeszcze coś wyciągnąć z tej sceny, to proszę, jak nie, to przewijam czas do momentu, kiedy reszta wraca. Poczekaj, czy możemy rozmawiać, czy po prostu będziemy tak siedzieli? O suchym pysku. Nie, wiesz co, bo... Nie, dobra, to... Będzie później. Po prostu siedzimy i się... Tak, siedzimy, no. Nie wiem, czy ty też płaczesz, ale Wiana dalej... Znowu jej nerwy puściły. No ja sobie pozwalam. Też na ten... Na emocje. Tylko nie daj Boże, jeśli wejdzie Bernard. Nie, nie. To tak informacja dla reszty drużyny, że mogą switch. Tak, mają szansę z kolei wrócić na małą kłótnię na pokładzie. Drama, drama, drama. Tak, z kolei Bernard, który przez ten czas w sumie się gdzieś mroczył w kącie, wreszcie Melisandre zdecydowała się z nim pogadać. No i zaczyna się, jak w momencie między, gdzie reszta graczy dociera na statek, to jest między tą dwójką kłótnia. To znaczy głównie Bernard się wścieka, a Melisandre próbuje go uspokoić. Ponieważ wchodzicie w środku, nie jesteście pewni, od czego się zaczęło, ale w tym momencie jest coś w rodzaju, że nie na to się pisałem. Miałem cię tylko przetransportować w jedno czy dwa miejsca, a to wszystko, co tutaj się dzieje, kompletnie mnie przerasta i... no. Czy ktoś z was reaguje jakoś na to? Co tu się dzieje? Bernard? Melisandre? Ja wyglądam na takiego zaskoczonego, no i nadal, że tak powiem, trzymając tą bardziej sprawną ręką, strzelając elektrycznością jajo pod pachą. Okej, okay, to Melisandre odpowiada, że... co nam może mądrego odpowiedzieć? Że... ostatnie wydarzenia i zwłaszcza ostatnie rewelacje nieco wstrząsnęły naszym towarzyszem. No co, Bernard znowu podniesionym głosem mówi coś w rodzaju, a wstrząsnęły? To małe słowo. Bez zastanowienia rzuciłem się do walki, ponieważ moi towarzysze wydawało się byli w zagrożeniu, a do cholery zabiliśmy jednego z tych legendarnych bohaterów. Ona odpowiada, wiesz, w tym stwierdzeniu jedno drugiego nie wyklucza. Na co on odpowiada, ale kogo ja bronię? Morderców? Póki chodziło o ochronę ciebie, było wszystko w porządku, ale teraz już nie wiem. Ja wyglądam na trochę przybitego tym, co mówi. Takie wewnętrzne ma trochę racji.
Po czym, znaczy jest taki moment konsternacji, po czym mówię, że jestem ostatnim osobą, która może cokolwiek mówić tobie, ser Bernardzie. To nic nie jest warte, ale też nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Jako postać pamiętam, że Leaf chciała im pomóc. Zresztą nawet to widziałem, Flavius to widział, ale że tak powiem, nawiązywanie do tego byłoby wyjątkowo. Ej, przecież jemu tak naprawdę nie chodzi o to, że zakłóciliście tego kolesia. Flavius nie ma dalszego pojęcia. No tak. W sensie jest w takim... Może składa zdania, ale we łbie ma... tego... wrażenia jak z Hyperiona. Czy mówisz o rollercoasterze? Tak. Zastanowiłem. W każdym razie... Nie będę mówił... Nie ma znaczenia tak naprawdę, kto zaczął tą walkę. Nie byliśmy w stanie jej skończyć, zanim zrobiliśmy za dużo. Tak, wydaje się, że to jest modus operandi waszej drużyny. Jeżeli lift tam jest, to się wtrąca. Przecież on chciałby tak to się skończyło. Ale następnemu przypomnimy, by nie był jak Vidal. Dobra, to Bernard w tym momencie wyrzuci, o co mu tak naprawdę chodzi. Tak, i ojciec Wiany też na pewno chciał tak skończyć. No co, Melisandre, więc to o to chodzi? Liv tutaj wzdycha. Nikt nie chce kończyć. O to w tym chodzi. Końce nigdy nie są przyjemne. Okej, okay, to Bernard mówi, nie mam zamiaru o tym rozmawiać. Twoja decyzja, Meli. Albo zostajesz z nimi, albo lecisz ze mną. Po czym, nie zważając na protesty Melisandre, zaczyna, zarzuca sobie na ramię jakąś tam paczkę ze swoimi rzeczami i idzie w kierunku swojego smoka. Myślę, co by tu powiedzieć i co by w ogóle pasowało w tym momencie do Flaviusa. Właśnie, Paul, to jest trochę takie dziwne, że on zostawi, bo że zostawi jej siostrę i Ela.
ukochaną ojca i przyrodnią siostrę. No słuchałam o tej sesji, jak się decydowali lecieć z nami, i to chodziło właśnie o tą dwójkę, bo on tą dwójkę chciał wziąć od nas. Wiem, pamiętam. Nie? Pamiętam, zastanawiam się teraz, co z tym zrobić. No, Liv krzyczy za nim, tak daleko się posunie, żeby nie być jak Vidal? Dobre. Nawet kontynuuję. Teoretycznie nie chcąc być mną, on jest mną, bo w tym momencie ucieka. Tak. To on się zatrzymuje. Ten worek z rzeczami mu znaczy po prostu upada na pokład. Po czym powoli się znowu odwraca do was, unosi głowę, mówi, że nadal mam obowiązki. Ja obiecałem moją rodzinę chronić. Ale nie liczcie na mnie. W żadnej innej sytuacji. W sumie tury będą krótsze. Będziemy mieli więcej akcji. No nic więcej nie prosimy. Znaczy, jak już odejdzie, to ja tak tylko położę rękę na ramieniu Liv. Tak. Masz zdolność do słów. Tak, Liv jest dzisiaj naprawdę wyjątkowo. Liv to jest MVP. Dziękuję, że wiesz, co powiedzieć. Czy Liv jest tak dobrym złodziejem, bo wie, jak ludzie myślą? Czyli bardziej by się sprawdziło jako taki con artist? Tak. A kto twierdzi, że Sirocco nie był? O mój Boże, on uwiódł kapłankę! A nie, nie aż tak. Dobra. Nie wiem, być może. No dobra, to cała drużyna. Co teraz chcecie robić? Właśnie, tak pytanie do tego lutu. Czy ktoś w końcu zabrał łuk, płaszcz, cokolwiek? Bo na jednym i na drugim jest specjalny stunt. To, mogę metagame'ową? No. Tak jak pisałem, nikomu w sumie z tych, co to spisali... Nie pasowało ten branie tego, a potencjalnie ciekawszy może być, jeżeli później się pojawi kolej z tym sprzętem znowu, a z nim ktoś, kto okradł ten grób. Jeden z piratów się wymknął i widział to wszystko z boku i poczekał, aż odleci i sam to rozchopał. O, ciszej, bo dziecko przestraszysz. Dziecko jest przyzwyczajone. Bo jest przyzwyczajone do takiego piekielnego śmiechu? Tak. Ja mam ze mną.
Przepraszam, Bryl, to było tak 4 na 10, a nie piekielny śmiech. A no, 5.